No, witam serdecznie. Słuchajcie, dzień dobry. Odcinek specjalny. Postanowiłem, że zrobię. Na prędzhacz. Jeden tylko wyścig. Czekajcie. Trening, kwalifikacje i ten. Może to będą trening. Nie. No. Nie, dobrze. Będą kwalifikacje i ty wyścig. No, wszystko będzie w jednym odcinku. No i słuchajcie, otworzyłem. Lato jest. Jest lato. Jest cieplutko. Jest, otworzyłem sobie salon, do salonu takie drzwi i takie drugie i mam, wiaterek mi wieje. Wiaterek mi wieje, chłodzi mnie. Słuchajcie, odcinek specjalny. Mamy tylko jeden jakby tylko wyścig, więc sobie go rozegram na Brands Hatch, znamy to już. Natomiast no, później sobie rozegram jeszcze jakieś, zobaczcie, tu mogę sobie przejść do kolejnego wydarzenia Vintage Lotus F1 i to by było ciekawe, tylko tam będzie 7 tych, a jestem w trakcie sezonu i może to ominę, ale myślę, że tego Lotusa sobie kiedyś rozegram. Myślę, że następne już tej. Na razie sobie rozegram to i możemy sobie wybrać samochód. I słuchajcie, mamy bardzo dużo tych samochodów. Mamy jakiś eksperymentalny Ariel, nie wiem co to jest. No i mamy Aston Martin Vintage, oj jest. No i słuchajcie, mamy Aston Martin Vintage. Oj. Chyba wezmę Aston Martina. Bardzo mi się podoba. Audi. No, też jest śliczne. No, takie samo, jakbym coś takiego miał, to McLaren? Nie, Pagmono. A, to jest to. O, rany. Eksperymentalne samochody. I Caterham, co on tu robi? Superlight, nim nie jeździliśmy, Mercedes. No i słuchajcie, co tu wybrać? Co jest? Co tu wybrać? I rów. Czyli Porsche, podróbka Porsche. No i słuchajcie, poczekajcie. Dobra, Caterham odpada. Okej, Caterham i rów odpada, zapamiętajcie, muszę ich omijać. Nie, słuchajcie, dobra. Słuchajcie, mam do wyboru tak: Aston Martin albo podróbka Porsche. No i teraz 20 minut zastanawiania się. Wezmę Porsche, słuchajcie. Nie ma czerwonego? O, jest czerwony. Wezmę Porsche. Niech będzie Porsche. Znaczy rów. Dlatego, że Aston Martin mi się bardziej podoba, Porsche to podróbka. Tylko teraz, jaki kolorek sobie weźmiemy? Brzydkie są niektóre, jakiś jednolity. O, no wezmę sobie ten red wine. Albo srebrny. Wezmę sobie srebrny, ale ma chyba jakieś paski. No i słuchajcie, tym się będziemy wozić. No i zobaczymy, o jest, mój nowy samochodzik. Jest, słuchajcie. Przejdziemy sobie, zobaczymy kwalifikacje, trening i te inne rzeczy. No i zobaczymy, jak mi pójdzie. Chcę wam coś zrobić innego niż od formuły. Jakbym taki samochód, to bym sprzedał. Jest jakiś pasek brzydki, ale to nic. Ile ma na godzinę? Jak byliśmy mali z bratem i żeśmy podbiegali, ile ma na godzinę. Sprawdzaliśmy, zawsze nas to ekscytowało, tylko że w tamtych czasach 160, 180 już było dużo. 180 to już było dużo. No, dobra, słuchajcie. Kwalifikacje i wyścig króciutki jakieś, no i zobaczymy w akcji tą bryczkę. I jeszcze sobie, tak, nakręcę sobie jeszcze ten, żeby ku pamięci ten. No ale muszę trochę potrenować, żeby zobaczyć w ogóle, jak się tym jeździ, bo w ogóle jeszcze tym nie jeździłem. Także bierzemy Porsche. Wybraliśmy. Wybieramy Porsche, rów. Nie losowo. Gdzie tu mogę wybrać? Wybierz model. To jest to. Dobra, wybraliśmy. O, jest, dobra. Dobra, i wejdziemy sobie do treningu, a ja nakręcę wam kwalifikacje. I dobra, słuchajcie. To są wyniki z treningu. Zobaczcie, pierwszy gościu 1.31.8.
1.30 to są wyniki z treningu. Ja oczywiście jestem nisko bardzo. Ja wam coś pokażę teraz, bo kwestia wyjaśnienia. Wyjdę sobie stąd. 1.30 tam było. 1.31.8. 1.31.8. To odcinek specjalny, natomiast jeżeli włączymy sobie rankingi, wybierzemy sobie rów. Tak, już czekajcie. To zobaczcie. No właściwie, żeby tutaj osiągnąć jakiś sukces nad Brent Hedge, no to musiałbym być. O, 13 miejsce na świecie musiałbym mieć. No ja robię czasy na 1.35, więc od razu wam powiem, że rozegram ten wyścig, nauczyłem się, kombinowałem, podeszłem do tego bardzo profesjonalnie, natomiast no musiałbym mieć 13 miejsce, żeby osiągnąć tego czas, ten czas tego Rufa, natomiast tego Ariela, a podejrzewam, że wszystkie te czasy są podobne, musiałbym być w pierwszej trójce, czwórce, czyli po prostu najlepszy na świecie. Także tak to będzie wyglądać. Będzie oczywiście porażka. Porażka będzie. To jakiś poziom jest źle dobrany, słuchajcie. Rozegram sobie kwalifikacje, mimo wszystko spróbuję. Będę ostatni oczywiście, to z stratą 5 sekund albo coś w tym stylu, ale po prostu obiecałem wam odcinek, dotrzymuję obietnic. No, dotrzymuję obietnic. Sobie też parę rzeczy obiecałem. Niestety, słuchajcie, naprawdę pokombinowałem sporo, nie da się jeździć tym rufem, no i mamy tak, samochód podsterowny, to musi być oczywiście ten niezbyt duże hamowanie, ciśnienie, bo się po prostu, właściwie tu sobie zrobię troszeczkę na, to właściwie jest bez znaczenia. Albo nawet nie, jednak ma znaczenie. Ciśnienie mocno się zaciska, to się rzuca tym samochodem trochę, to w ogóle nie da się jeździć tym Porsche'akiem. No i tutaj tak, co jest ważne? No ważne, żeby tył był wyżej niż przód, bo jest na tył jest bardzo niestabilny, w ogóle chyba najgorzej się jeździ tym samochodem. Ale to nawet nie chodzi o to, bo ja sobie nim radzę, tutaj, tu zobaczcie, wszędzie jest właściwie to samo. Tu jest tylko różnica. Tu jest tylko różnica, ale tu właściwie... A, jakbym zaryzykował. Dobra, spróbujemy zaryzykować, żeby ten tył troszkę wyżej ustawić. No i zobaczcie, tutaj wszędzie tył jest wyżej niż przód. Dosyć samochód będzie skrętny, bo musi być skrętny. I tu tak samo. Wszystko będzie jakby ten... Ale to jest właściwie nieważne, bo tak jak mówię, ja kombinowałem z tymi ustawieniami. I się nie da jeździć. Słuchajcie, nie da się jeździć. Nieważne, już wszystkie ustawienia kombinowałem, no i tak jak mówię, żeby wygrać, żeby być w połowie stawki, musiałbym być 13, 15 na świecie. Ja jestem zawsze około 70 miejsca, więc będę mieć stratę kilku sekund, ale sobie rozegram. Z offu nakręcę, żeby sobie tym Porsche'akiem troszkę, czy rufem troszeczkę pojeździć. Także, no niestety, taki poziom w tym projekt kart jest coś źle zaprojektowane. Poprojektowali źle i tyle. Dobra, słuchajcie, będą kwalifikacje. Puszczam. Dobra, puściłem. Tak. No i słuchajcie, co wam powiem, że będzie ciężko. Właściwie nie da się tym jeździć, tym rufem. Tutaj opony softa jest srebrny, ładny, piękny. Słuchajcie, dużo innych samochodów. Dziwne samochody. Obok jakiś taki ten i niby one są z podobnej klasy. Czyli mamy niby te same wyniki, natomiast te wyniki będą oczywiście w zależności od klasy będą się różnić. No i ciężkie zadanie przed nami, bo zobaczcie, ten samochód jest w ogóle niestabilny. Słuchajcie, są nierozgrzane opony, także niby to jest jakieś troszeczkę usprawiedliwienie, ale zobaczcie, jak to działa. Nawet to widać po tym. Ja, słuchajcie, żeby nie było... Gdzie ty tam pojechałeś? No, żeby nie było, ja naprawdę siedziałem nad tym długo. Miałem tego nie wrzucać, bo pomyślałem sobie, że to będzie taka porażka, że jak widzieliście, no to czasy trzeba mieć. Tutaj ten rów, 1.32, no. Ja robiłem na 1.35, 34, więc 2 sekundy gorzej. Nie wiem, czy to specyfika toru, natomiast no, na rufie ludzie mają, no tam chyba 21 się mieści, także ciężkie zadanie. No ale słuchajcie, spróbuję. Postanowiłem, że spróbuję, nie będę się tutaj ten... Może jeden odcinek być za mną też rów. Rów, czyli śrubki z Porsche podkręcali, poprzykręcali swoje, jest to jakiś ten... Wygląda to jak Porsche, ale to nie jest Porsche, jest to jakiś
tuningowe gówno, ja tak uważam. No i ładnie to wygląda, bo to Porsche to ładnie zawsze wygląda, więc wszystko, co jest podróbką Porsche, też w sumie fajnie wygląda, natomiast jeździ się tym fatalnie po prostu. Słuchajcie, jeździłem BMW, tak, wcześniej, ten z Seria 1, Caterhamem i Ginettą i każdym się jeździło w miarę spoko, a tym to się nie da jeździć. Łatwiej mi ten, ale spróbujemy, słuchajcie. Spróbuję coś tu już piznąć. 1.32, no to by był taki czas, który by mi gwarantował, że nie będę ostatni. Ale ja na treningu robiłem tak 35. No ale spróbujemy. Rozpędzamy samochodzik. Tak, i spierdolimy, no już trochę źle, bo tam nie przytuliliśmy się. No ale dobra, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Słuchajcie, bardzo trudne zadanie i nie wiem, jak to jest w ogóle. Raz jest tak, że w Czechach na Brno, no to tam 3 sekundy na okrążenie przewagi. No a tutaj ten, no słuchajcie, piszczy. Ten piszczy, zobaczcie, to piszczy jak dziewica. Zaczyna na dziewica. No to słuchajcie. No jakby ktoś dziewicę kołem tortury łamał. Słuchajcie, jedziemy. Trudny tor bardzo to jest mimo wszystko. Taki techniczny. Oj, teraz trochę na ślizgu. No i zobaczymy, co się uda tutaj chociaż wykombinować, żeby chociaż się nie zwłaźnić. Słuchajcie, żeby się nie zwłaźnić. Jestem ciekaw na innych trasach, jak z Rufem by było. Tak jestem, żeby ciekaw to sprawdzić na przykład na tych Czechach może, bym sobie zobaczył. Chociaż nie chce mi się też tracić czasu, ale właśnie może to jest tylko kwestia po prostu toru. Natomiast jest bardzo niestabilnie, ale ja bardzo, bardzo długo siedziałem na tym, bardzo, naprawdę, słuchajcie, możecie mi wierzyć, ale siedziałem na tym dłużej niż nad niektórymi z kariery. Naprawdę samochód jest ustawiony, słuchajcie, no kurwa, nie wiem, może da się lepiej, ale no, dla mnie to by było już naprawdę już wymaksowane. No i właściwie już powinienem przekroczyć linię mety, mam 1.35, 5.37, mam 9. pozycję, ale oczywiście ten. Tu próbuję głęboko, żeby tak ściąć, ale ten samochód prawie w ogóle nie skręca, a potem skręca przy mniejszych prędkościach, skręca za bardzo. Także, słuchajcie, jak jeździłem z maski, to troszkę lepsze czasy miałem. Z maski kamerę, ale postanowiłem, że nie będę z maski kręcił, bo nie. No i słuchajcie, no próbuję, mamy poprawę. Zejść, zobaczymy. Może coś się uda, tu będę spadał, tu będę na ostatnie miejsce, bo tu nawet nie ma szans. Wstyd trochę, że jestem słabszy od jakichś Caterhamów, bo tu nawet Caterhamy te jeżdżą, te mniejsze, te takie, nie Seven, tylko inne jeszcze. No ładnie to wygląda, naprawdę srebrny kolerek. Myślałem, że fajne sobie mistrzostwa, znaczy, że fajny sobie wyścig rozegram, ale zobaczcie, próbuję tu na limicie. Hamulec. Tak, i tu też bardzo ciężko, ale no na limicie. Też na limicie. Wszystko robię właściwie dobrze. Poprawa czasu o sekundę. Tak, elegancko. No i dawaj. Tak. Rozpędzam ten samochód prawidłowo. Także nie robię jakichś błędów dużych, powiedzmy, że... Nie wiem, słuchajcie, naprawdę, już ostatni prawie. Nie wiem naprawdę, z czego to wynika, to błąd. Z czego to wynika, natomiast no jest tak, że może poprawię się, ale to ciągle bardzo słaby czas. Próbuj, Piotr, 1.35 równe, próbuj, walcz. Także jakbyś takim samochodem podjechać pod dyskotekę, to nic się nie osiągnie. Pod liceum można. No ale dobra, słuchajcie, było dobrze przez chwilę, było nawet 0,4 do przodu. Także jest jakiś potencjał. Jesteśmy ostatni. O, już się nacieszyłem. Dobra, mamy stratę. Dawaj, Piotrek, spróbuj coś zrobić. Nie patrz na te czasy. Słuchajcie, 1.32 to jest 3 sekundy mam w plecy. Bardzo dużo, to jest jakieś 3 sekundy, kurwa, słuchajcie, to jest masakra, bo ja wiem, że jestem troszkę mniej niż 3 sekundy. Kombinowałem naprawdę na różnych ustawieniach i nie wiem, w ogóle dziwnie się tym jeździ. Mam sprzęt, Fanatec i naprawdę, słuchajcie, cwaniakujecie tutaj. O, teraz ładnie. Cwaniakujecie tutaj. Proszę mi nagrać i zrów i ten. Na Projekt Cars i na tym torze.
proszę, śmiało, instalujcie projekt Cars, kto ma RUF, niech wybiera i niech wybiera ten tor, Brands Hatch i o, wyprzedzają mnie, tak, tu jeden z drugim, tak, ja się tu wpierdalam i tu, tak, do zjazdu do boksu, no i strata przez tych debili. Proszę zrobić, jak jesteście takimi cwaniakami, jak uważacie się za takich kozaków. I tu krytykujecie mnie, że ostatnie miejsce póki co z 3 sekundami straty. No, próbuję, słuchajcie. Na razie się nie wyjebałem, więc jest dobrze, o, ładnie. Ciężko się tym jeździ. Ciekawy jestem, jak innymi tymi samochodami się jeździ. No, muszę sobie sprawdzić, na przykład jakieś Audi, tu też jakieś Audi jest. No i strata. Także naprawdę, żenada, słuchajcie. Żenada. W ogóle nie potrafiłem złapać, jakby ten samochód jest tak jakiś na... jakby ADHD jakieś miał. On jest ustawiony na, jeśli chodzi o skrętność, na najniższą linię oporu. To jest, nie jest tak, że jest ustawiony na... Może go za wysoko ustawiłem. Kurde. W sumie mógłbym zaryzykować i go ustawić bardzo nisko. W sensie amortyzatory, bo może właśnie przez to skręca. Jakby niżej były te amortyzatory, to by był szybszy. Nie wiem, czy nie zrąbałem. Bo w sumie nie sprawdziłem takiego... powiedzmy... No ale poprawiam się. Nie sprawdziłem takiego drugiego... drugiego... Aha, wyprzedzacie ty, bagasie. O, poprawa. Nie sprawdziłem drugiego ustawienia, takiego skrajnego. Czyli po prostu samochód ustawiony dosyć nisko, bo on ma amortyzatory dosyć wysoko ze względu na to, że... No, że na Ginecie się ten... Poprawiłem się, ale to jest ciągle ostatnie miejsce. Walczę z jakimś patafianem, z dziewicą. Nie wiem, gdzie oni te czasy zyskują. Tak to się z nim ścigam. Dobra, nieważne. Kurwa. Sprawdzę sobie później może jeszcze jakiś taki samochód właśnie, ale ten. Będzie jeszcze jakaś okazja pewnie. Dobra, teraz się nie udało. Niestety. Ostatnie miejsce. No będziemy startować z ostatniej pozycji, no trudno się mówi. Zdarza się. Zdarza się. Goń go, Piotrek. Goń go. Ta furka, jakiś bug, coś tam, by acy. No to one są szybsze, one na 1.30 są w stanie. 2 sekundy, jeszcze 5 sekund ode mnie szybsi. No ja próbuję się go trzymać tak naprawdę, czyli znaczy, że jakoś tam powiedzmy, no nie wiem, jakoś tam trzymam, a może rzeczywiście powinienem zaryzykować. No ja w życiu bym nie pomyślał, że nisko amortyzatory tutaj trzeba, bo to jest, może powinienem spróbować jednak, może spróbuję sobie jeszcze, ale naprawdę jest to źle to wygląda. Dobra, ale to nic. No dawaj Piotrek, dawaj. Masz jeszcze jakieś szanse. Są softy jeszcze, opony, czyli szybsze. Tak. Dobra, postaraj się Piotrek, postaraj się. Aj, na limicie, na prawej. No i nawet się skręcić nie da. Bo bym skręcił, no i zjebałem. Nawet się skręcić nie dało, bo ugrzęzłem tam. Próbowałem skręcić. Nie to, że jechałem prosto. No dobra. Niestety fatalnie to wygląda. No ale co, no nie wszystko jest tak, jak byśmy chcieli. Ja patrzę na telefon, bo... Nie wszystko jest tak, jak byśmy chcieli. Coś tutaj, nie wiem, coś tu sprawdzam. A nie wiem co i po co. No może wyścig będzie jakiś lepszy. Oni tam na pewno jest 30 samochodów, to się wypieprzą się. Słuchajcie, BMW, tę serię 1 mi jakoś to szło. Nawet coś tam wygrałem. Nie byłem ostatni. Rywalizacja była zacięta, natomiast no może po prostu takie zaprojektowali, bo jak widzicie, to jest... różnie tu są te projekty zrobione, no. Na jednym to, że mam jakąś totalną przewagę, na drugim jakieś w plecy.
Także no wszystko jest kwestią no, na takim profesjonalnym poziomie, w którym ja już się bawię, no to każda sekunda, jakby każdy ułamek sekundy jest istotny, no i ciężko dopasować w ogóle, no bo to tak, to pod klawiaturę, pod pada, pod kierownicę, pod profesjonalną kierownicę, dopasowywać wszystko, no to jest tak, no nie jest łatwo po prostu zsynchronizować te czasy. Dobra, ale spróbujemy, już, tak, jeszcze będziemy mieli jedno kółko, może się poprawię, mamy ostatnią pozycję, puść go. Muszę się tym przejechać, tym bakiem. To dziwne to jest. Nie wiem, co to jest w ogóle, powiem wam szczerze. No, ruch jest spoko. To jest Porsche, jest spoko. Ja bardzo lubię. Niby najbiedniejszy samochód luksusowy, ale mi się podoba. Porsche jest ten. Nie wiem za bardzo, ja się nie znam na samochodach tak naprawdę. Nie wiem, czemu ja w ogóle robię grę z samochodami. Nie znam, nie mam w ogóle zielonego pojęcia. Nie mam prawa jazdy, ale je zrobię już za niedługo. Może się zacznę znać na samochodach, jak zrobię. Natomiast po prostu. Oj, Piotrek, gdzie ty jedziesz? Uważaj, nie zarysuj! Oj, zarysowałem. Kurwa, dobra, sprawdzam czasy. No i zobaczcie, ile mi brakuje. No, w sumie 0,3. 0,3 mi brakło. Ej, to nie jest tak źle, ale no oczywiście do chyba do Caterhama. 0,3 to. Tak, do Caterhama Superlight, no i Audi A8 też mają, a RUF ma 1,32,8. No to słuchajcie, jest 1,8 sekundy. Ja myślę, że może źle te ustawienia zrobiłem. Słychać, ty, Jezu, jak to wyje, te samochody. Kur, jestem, nie mogę tego... Może coś tu... Jezu, ile ich tam jedzie, wyją wszystkie. Może bym jakoś tam mógł powalczyć. Nie wiem, może coś zjebałem. Słuchajcie, nie wiem. Nie sprawdzimy już tego. Tam ten wyjechał. Pożyry go. Dobra, słuchajcie, ostatnia szansa. Ostatnia szansa, on będzie przeszkadzał teraz. No może się poprawię, słuchajcie. No ale gówno, ale dobra, i tak zwolnię. I tak ten samochód będzie skręcał na tych innych ustawieniach, słuchajcie. No, dobra, jest 0,4, było. Czyli się Caterhama bym wyprzedził. No i jest dobrze. No, może się uda. Oj, trzeba ostrożnie. Dobra, jest sekunda, słuchajcie. To się tam gdzieś wpierdzielam, no była sekunda. Wpierdzielam się gdzieś tam w 27 miejsce. Ale niestety coś tu zrąbałem. No tak się wydaje. Ale dobry ten pierwszy sektor był, trochę zrąbałem, no ale dobra, coś może... Staram się, słuchajcie. No ładnie, ale na czerwono. No taki, oj, zrąbałem. Ja bardzo chciałem, słuchajcie, chciałem bardzo i... No niestety. Niestety się nie udało. No i słuchajcie, ostatnia pozycja. Zdarza się, taki mamy klimat. No zobaczymy co w wyścigu, żeby tylko wytrzymać 10 okrążeń w miarę jakoś bez przypału. Tutaj było słabo. Nie, wywaliłem się co prawda. Nie zniszczyłem tego samochodu jakoś bardzo. Tam raz wyjechałem 3 razy. Ale generalnie no zrobiłem jakiś czas. Tyle ile mogłem, słuchajcie. Tyle ile mogłem to zrobiłem. I trudno się mówi. Dobra, wyścig. No, także takie gówno, słuchajcie, nie da się. Ile tu mamy okrążeń w ogóle? Ja nie wiem. No, ale podejdę to profesjonalnie. 10 było chyba. Dobra, wezmę. Najwyżej mi braknie paliwa, bez różnic. 8,3 powinno starczyć. Dobra. Tylko jeszcze chciałem softy. Dobra, nie będę te softy. Słuchajcie, podchodzę profesjonalnie. Dwie sekundy mi brakuje. 32, musiałbym być w pierwszej 10 osób na świecie. Graczy na tym poziomie 94. Tak jak widzicie, no ale tak jak mówię, nie zawsze się wygrywa, czasami trzeba przegrać. Także, dobra, słuchajcie.
ostatnie miejsce. Ostatnie miejsce. Jest Porsche. Słuchajcie, ostatnie miejsce i nie liczę na wiele, ale zobaczymy, słuchajcie. Nie wiem co powiedzieć. Nie liczę na wiele, nie liczę na nic w sumie i ruszyliśmy. Ostatnia pozycja, przed nami Caterhamy. Ogólnie tak się chyba ułożyło. Jakiś jedzie tam, jakiś Batafian. Cicho coś jest. O, podgłosze. Nie wiem, czy to słychać, czy nie. O, i wyjebaliście, słuchajcie. Wyjebali. To jest nasza nadzieja, słuchajcie. To jest nasza nadzieja, że starsi się wyjebią, ale teraz walka. Tak. Stukam go, bo agresywnie muszę. No i słuchajcie, nie liczę na wiele, bo tak jak widzieliście, w tym Porsche się nie da jeździć. Rów. I ten. No ale udało się odwrócić pozycję, awansować. Teraz próbuję się trzymać w torze. No i tam jest... Tam zwalniają tam, słuchajcie, jest szansa, żeby ich jeszcze podgonić, może ktoś się zaraz wrąbie tutaj. No i słuchajcie, jest walka, znaczy nie ma walki, jest walka po prostu z samochodem. No i to właśnie jest to, gdzie nie wiem jak zmiechać, słuchajcie, naprawdę nie powinienem chyba wrzucać tego odcinka, bo ale dobra, powiedziałem sobie, że trenowałem dużo trenowałem i nie wiem, nie potrafię, słuchajcie, może naprawdę jakbym... Naprawdę bardzo dużo trenował, bo trzeba bardzo dużo trenować. Ale mimo wszystko, słuchajcie, i tak chyba jestem jedyny, który próbuje wyścig rozegrać tym samochodzikiem. Na YouTubie nic takiego nie znajdziecie, więc i tak w sumie z wszystkich YouTuberów jestem najlepszy. No i nie potrafię tak jakby ten. No tu jest walka, no ale jeżeli oni się już tak zyskuje jeszcze jedną pozycję, jest tam po tej trawie, ale no zobaczcie. Już zobaczcie, no przyblokuję go, żebym zniszczył. Kurwa, ten znacznik się przyda, Piotrek, nie pomyślałeś. No i kolejny się wyjebał. No to jest jedyna szansa, ale no oni się wyjebią, a potem mnie dogonią. No, czuję się, że będę zgwałcony. To jest straszne uczucie, że jeszcze mnie nie zgwałcili, ale będę zgwałcony. No i teraz ja się wyjebałem. No i pizdu. Ja w ogóle w takich sytuacjach to już wolę lepiej, żeby ten gwałt już, żeby dokonali tego gwałtu i żeby już być zgwałconym i mieć to za sobą, więc niech powinienem zwolnić, niech mnie tych dwóch prześcignie i przyjechać sobie wolno. Nie wiem czemu ten samochód jest niestabilny. Teraz, tak jak właśnie miałem mówić na pierwszym oglądaniu, że teraz oni jeszcze jadą, tak się trochę walczą między sobą, gdzieś tam mają te słabsze czasy i komputer jest oczywiście głupi. Natomiast jak się ta linia zrobi, to już będzie trudno. No ale walczymy, słuchajcie. Mamy 28 pozycję. Przed nami Porsche czarne, srebrne, o białe tam jeszcze, także odróżne odcienie szarości, ale to jest chyba nie Porsche, też, znaczy RUV, czemu ja mówię Porsche? Nie miałem jakiejś ambicji takiej, żeby naprawdę tutaj wygrywać, natomiast no być może jakbym się postarał bardziej, to bym może jednak no próbował. No słuchajcie, staram się i trzymam się Porsche'ów, więc przede mną dwa Porsche'aki, no i nie odjeżdżają mi, więc no jest okej, powiedzmy. Zobaczcie, trzymam się, no jadę, no ale tu, no i jak on wyjechał, tu mnie dziewica piszcząca chce ten. No i będzie wyprzedzenie, tak, ale one, oj, no ja miałem teraz okazję, żeby wyprzedzić dwa Porsche'aki, ale się nie udało, ale może się uda, tak, jeden jest, drugi też powinien być, tak, fuck you, nie, dobra, nie fuck you, bo oni mi później fucka pokażą i po co mi to, dobra, Piotrek! Piotrek, uważaj, znowu cię wyrzuci. No i tracę, po ptokach. No i ostatnia pozycja. No i to jest gwałt, słuchajcie, jak wygląda gwałt. Nie wiem czemu rzuca tym samochodem. Jest reaktywny za bardzo. Kompulsywny. No i ostatnia pozycja, słuchajcie, jest. No i co pozostaje? No, tylko po prostu gonić, albo próbować utrzymać to tempo. Smutno. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Przed nami jest Porsche, więc RUV, więc on jest po prostu wyznacznikiem tego, jak ja będę jechał. No ale ucieka, słuchajcie. No, dla mnie to by było fajnie, jakbym po prostu za nim dojechał i to by było fajne. No ale czy się uda utrzymać? No i znowu błąd, no i praktycznie to już tracimy szansę na pierwsze miejsce. No popełniam takie błędy, niestety jest ten samochód jakiś, no ale to był efekt tego, że ja próbuję po prostu i znowu, no to kurwa, to leczysz dzieło, nie wrzucaj tego na YouTube'a. Debilem będę jak to wrzucę, ale wrzucę. Cisza się nastała, już tylko ja mam głos swojego silnika.
jest 5 sekund straty. No jest jakiś ten samochód taki, tu się śmieją ze mnie, widziałem to. Widzowie się śmiali, niestety bekę cisną. 5 sekund, no 5 sekund się utrzymuje, no i 4,5 nawet się zrobiło, wow, wow. Także no teraz nikt mi nie będzie przeszkadzał, wiecie, komar mi lata, przeszkadza mi. Słuchajcie, komar mi lata, no i próbuję na limicie, no i jakoś się to udało. Nagrywam ten komentarz z OFU 3 miesiące później, po tym jak nagrałem film, więc zastanawiam się, w ogóle nie pamiętam jakie były czasy tu dobre, chyba 1.33, także coś takiego, jestem teraz na 1.37, więc ciągle za mało, ale słuchajcie, no jest 5 sekund, także coś tam utrzymuje, no jest problem ze skrętem, słuchajcie, jest problem, nie kupujcie takiego samochodu, bo to słabo skręca, znaczy dobrze, za dobrze skręca, za mocno. No, do kibelka mi się zachciało właśnie, na dwójeczkę. Nie wiem co zrobić, może by iść. No mam jeszcze 6 okrążeń, ale mnie bardzo ciśnie. No i no, teraz ładnie. No i szybciej jest Piotrek, bo... No, możecie się oczywiście śmiać. Każdy robi tą dwójkę. Kiedyś myślałem, że dziewczyny nie robią, ale okazało się, że robią. Natomiast pytanie, czy kierowcy robią? No jeżeli mamy formułę, jakieś wyścigi 3-godzinne, Le Mans, to no jak oni tam robią? No właśnie to mnie zastanawia. Nie ma artykułów żadnych, nic żadnej wiedzy na ten temat. A na pewno tyle wyścigów się rozgrywa, że komuś się tam by zachciało. W jakimś tam tym. No sikać to sikają pewnie w skafandry. Natomiast no, ta dwójka to nie wiem. No i słuchajcie, czas 1.30, no chyba 1.34 to jest taki. A nie, 1.32 było dla Rufu, a 1.34 było dla Rufa. A jeszcze to było dla tych innych klas, żeby nie być ostatnim. No ale słuchajcie, w miarę jakoś tam ich widzę. Słuchajcie, przyjechałem to okrążenie nawet nie najgorzej, biorąc pod uwagę moje umiejętności i ten. No i po prostu się staram, ale nie wychodzi. Odcinek specjalny, no i się poprawiamy, nawet może zejdziemy poniżej 1.34. Słuchajcie, w ogóle koleżanka mi zaprosiła dzisiaj do klubu, strip klubu. Nie wiem co o tym sądzić. Czy to jakiś test? Może test. Nie wiem o co chodzi. Czy powstrzymam wodzę dla niej? A może... Może ona może... Nie wiem. Słuchajcie, takie rzeczy dziwne się na tym świecie dzieją. O, bardzo dobry czas, słuchajcie, bardzo dobry czas. No i ten. No i taka tylko dygresja, taka malutka się włącza, że... O, słuchajcie, naprawdę dobry czas. Teraz jest... Oj, pięknie na ślizgu i oj, ładnie. Słuchajcie, zobaczcie. Zrobiłem to teraz profesjonalnie i się zrobiło... Nie, no nadal jest 5 sekund. Więc... No i tak to jest. Staram się, ale... No, ale czas wydaje się dobry teraz. Na jeden... No i... O, mamy 6 sekund. No ja nie wiem, jak tym jeździć. Naprawdę, słuchajcie. Poprawiam się i ten muszę się napić, bo nie podoba mi się ten odcinek. Dajcie minusy. Minusy, nie lajkujcie. To jest prośba. 1.33.7.1.01. Bardzo dobry czas. Pewnie będzie najlepszy. Nie pamiętam już. Dobra, ale staram się, bo... Jadą tam grupą, powinni mieć trochę mniej, słabsze te czasy. Ciągle jest 5 sekund, 5,5, 5,3, 5,4. Więc nie wiem, o co tu chodzi za bardzo. Dawajcie lajki w dół. Ja nie chcę lajków. Sprawiedliwie, słuchajcie, sprawiedliwie. Co to jest nakręcić odcinek i... O, widzę ich. Słuchajcie, widzę ich. Także 4 było, 4 coś. Także trzymam się, słuchajcie, trzymam się w miarę. Nie jest jakby tak tragicznie, jakbym może trochę więcej trenował. Mamy rekord, o niewiele, ale ten. Ciekawe, czy tam przede mną Porsche, czy dostrzegę, czy to jest Porsche, czy jakaś słabsza klasa. Mam nadzieję, że to jest Porsche, bo to by oznaczało, że nie jestem... Kurwa, tutaj trzeba ślizgiem. No i pięknie, o tak, pięknie, ojej. No jest ładnie, słuchajcie. Jest ładnie, ale ciągle jest 5 sekund, no i... Zobaczcie, ja się staram, no i teraz troszkę się za bardzo wystarałem, ale na szczęście udało się z tego wyjść. No, słuchajcie, zobaczcie, no na limicie próbuję, no naprawdę się starałem, no, musicie to docenić. Oj, błąd, no i naprawdę się starałem, ale zobaczcie, jeden taki błąd już jest, 6, 7, także tutaj straciłem nadzieję. Niestety było dobrze, ale... Oj, no niestety, słaby ten samochód, znaczy, nie wiem, może ja coś źle ustawiłem.
Nie mam pojęcia. Na pewno jakbym z kamery pokładowej to zrobił, to bym... O, ale ktoś popełnił błąd. Jest 4 sekundy. Zobaczcie, oni też popełniają błędy. Teraz się wściekłem i zacząłem tutaj gazu mocno ściskać, bo... O, ale to jest ten taki dobry. On mnie prześcignie, bo... No. Ale no można kombinować. Słuchajcie, lato się zaczęło. Jest lato, środek lata. Mam biurko i mrówki łażą po tym biurku. Takie na wsi ten. Ja ich nie zabijam, tych mrówek, bo mi szkoda ich. Tylko po prostu je wynoszę do ogrodu, a muszę przejść przez salon, który ma 20 metrów. I tak z każdą mrówką. Łazi mi po nodze teraz. Czuję to. Włosy porusza. Pod różami. Chodzi między włosami i porusza. Słuchajcie, szybko okrążenie. No, dziwne rzeczy się dzieją na tym świecie. Mrówki na biurku, kobiety w strip klubie. Wchodzę do strip klubu, a tam same kobiety. Ostatnio piję dużo, chodzę po nocy i piję z kolegą. Dużo ładnych dziewczyn się kręci po nocy, muszę przyznać, że nie wiedziałem nawet, że aż tyle. Kręcam się, no i w sumie nic z tego nie wynika. Także, no ale jak to mówi mój kolega, komputer tylko komputer cię nie zdradzi, więc... O, słuchajcie, patrzcie, ktoś ma problem. Przed nami ktoś ma problem, nie wiem co tam się stało. No i go spróbujemy go dorwać. Słuchajcie, coś tam strzela mi w pokoju. Nie wiem, czy sąsiedzi głośno mówię może. Ale dobra, nieważne, słuchajcie. No i, ale nie. Myślałem, że ma jakąś usterkę ten koleś. Myślałem, że... Ale no słuchajcie, postanowiłem podjąć rękawicę, którą mi rzucił. I go dogonić. Powalczyć, żeby nie być ostatnim. Nie wiem, czy on ma jakiś problem. Tak niespodziewanie mi się pojawił w... Ty, no i słuchajcie, jedzie wolno. No i zobaczcie. Chyba go, a tam, no i tam kolejni też w sumie nie wiem, czy ja miałem jakiś dobry czas, czy coś stało. Jestem ciągle ostatni, dwa okrążenia do końca, ale no zdecydowanie się zbliżyłem do tego peletonu. No ja na pewno dobrze nie pojechałem. Oj. Dobra. No ale chyba jednak to był jakiś... Tak, nie wiem. No próbuję, słuchajcie, próbuję. Utrzymuję to tempo w miarę. No słuchajcie, nie ma takiej tragedii. Jakoś coś sobie tym rufem próbuję zrobić. No, będę atakował. No będę ryzykował. Ryzyko na takim samochodzie nadsterownym, znaczy impulsywnym, nadimpulsywnym jest tak. Próbuję, zobaczcie. No i nie opłacało się to, no niestety. Ale ciągle jakby ten błąd nie przekreśla tego, że możemy go dogonić, ale no chyba jest już... Nie wiem co tam się stało. Nie, popełniłem błąd i... No dawaj, Piotr, nie skręcaj. No, dziwnie ten samochód chodzi, nie wiem za bardzo. Opony są już zdarte, też nie wspomniałem. Dwa okrążenia ostatnie. Ale nie. To będzie za trudne. No myślę, co by tu zrobić. Iść do tego strip klubu, czy nie? Nie, słuchajcie, myślę oczywiście, jakby tego go dogonić. I nie mam nic pomysłu. No ale jestem zadowolony w miarę, bo nie robię błędów jednak. Zrobiłem w pierwszych trzech okrążeniach, tych błędów było sporo. Znaczy może nie sporo, ale trochę. No i słuchajcie, zawsze w tym pierwszym sektorze jestem gdzieś nawet o sekundę jeszcze, no... Nie o sekundę to nie, ale zawsze tak pół sekundy, 0,4 lepszy, więc spokojnie ten czas moglibyśmy nawet wśrubować. No może za mało trenowałem, słuchajcie. No ale dobra, nieważne, już nagrało się to. Może za mało, może rzeczywiście przy tym rufie trzeba mieć dużo cierpliwości. Dużo trzeba się poświęcić. No próbuję go, ale no właśnie, słuchajcie, no zaryzykowałem tutaj, no bo to byłam, no musiałem ryzykować, bo to jest ostatnie okrążenie już zaraz, no i no dobra, no nie udało się niestety. Teraz to już odjechał za daleko. Brawa dla, że podjąłem rękawicę, słuchajcie. Wiem, że to brzydko wygląda. Nie chcę do boksu zjeżdżać, no i podjąłem rękawicę, słuchajcie, gdzieś tam, to było oczywiście już ryzyko,
gdzieś tam podjąłem rękawice, gdzieś tam troszeczkę, ta prawa opona jest niedogrzana troszkę i w ogóle i przednia i tylnia. Niestety podjąłem rękawice i kosztowało mi to błąd ostatni, ale no brawa za to, że walczyłem. Walczyłem, posłuchajcie, naprawdę walczyłem i wbrew pozorom, że strata jest duża, ostatecznie, bo już tutaj nic nie zrobię. Nawet jak mi pojedzie, jakoś mistrzowsko pojadę, to mi sekundę odrobię co najwyżej. A i tak nie sądzę, czy dwie nawet, to i tak strata będzie duża. No i słuchajcie, no niestety ten rów jest jakiś taki niedorąbany, ale być może ja coś źle zrobiłem i może dużo się dzieje nad tym, naprawdę, naprawdę sporo, bo zawziąłem się, ale ostatecznie powiedziałem sobie, kurde, no, że ten, tak, i tak powiedziałem. I może jak będzie jeszcze jakieś wydarzenie specjalne, bo tych rufów tam jest kilka wersji, 3 czy 4, to może sobie jeszcze wezmę i sobie coś rozegram, bo nie chce mi się wierzyć, że to tak chodzi. Słuchajcie, teraz to mi łatwo się mówi, bo sobie komentuję, ale coś mi się nie chce wierzyć, że tym się tak nie da jeździć. I muszę to zweryfikować, ale to już nie teraz, bo mamy teraz ważniejsze sprawy na głowie. Strata 10 sekund. No, popełniłem 4 błędy ogólnie. No, paliwo dobrze wyliczone. 4 błędy popełniłem, także i dużo, i no, dużo, słuchajcie, ale i też mało, bo ja spodziewałem się, że tych błędów będzie bardzo dużo, no bo to ciężko w tym celować, słuchajcie. To nie jest tak, że no, zobaczcie, no na innych tych to mi dobrze idzie. No i niestety 8 sekund, 8,5, czyli coś tam jeszcze nadrobiłem. No ale niestety słabo to poszło. Dobra, będzie replay chyba jeszcze, zrobimy. No i tu kwalifikacja punktowa to się nie liczy, bo co to ma się liczyć, to chyba ten 0 punktów zdobyłem. Dobra, słuchajcie, tyle z odcinka specjalnego, był beznadziejny. Nie zdobyłem mistrzostwa, będzie jeszcze replay, bo sobie chcę go zachować mimo wszystko, popatrzeć sobie na te fragmenty, które były w miarę niezłe. No i tyle z odcinka specjalnego, beznadzieja.